Cześć Wam! Dzisiaj bym chciała Wam pokazać Outfit of the Day, czyli strój dnia. Dzisiaj idę do kina, na film, który wszyscy mogą się spodziewać, pewnie pełno dziewczyn już było i widziało. Idziemy na Leicester Square, czyli w centrum, gdzie generalnie wszystkie premiery filmowe się odbywają. I idziemy razem z dziewczynami. Dzisiaj faceci zostają w domu, oglądają mecze, a kobiety idą i robią coś takiego typowo babskiego. I chciałam Wam pokazać może co mam na sobie. Makijaż zrobiłam, tak jak może widzicie, troszeczkę mocniejszy, usta różowe, do tego nałożyłam naszyjnik, który jest z Primarka, z takimi różnymi wisiorkami, który naprawdę bardzo mi się podoba. Na paznokciach mam taki bardzo różowy lakier, bardzo, bardzo żarowiasty. Do tego bluzeczka, która ma troszeczkę taki dość duży dekolet, dlatego muszę nałożyć pod spódnią taką białą. Ta kieszonka, która szczerze mówiąc myślałam, że będzie troszeczkę wyżej na piersi, ale jest troszeczkę niżej. Tutaj widzicie, mogę iść coś zjeść bez obawy, że mi troszeczkę brzuch będzie odstawał. Do tego mam czarne, zwykłe rurki jeansy, które już bardzo często widzicie u mnie. I do tego moje buty na koturnie mam na obcasie. Nie jest, słuchajcie, nie jest zimno, ale wiem, że będzie troszeczkę chłodniej wieczorem. A po obejrzeniu filmu, słuchajcie, idziemy do Ice Bar, czyli do miejsca, gdzie wszystko jest zrobione z lodu. I tam będziemy miały troszeczkę drinku, dlatego wolałam nałożyć takie buty, że będzie mi w nich ciepło. Może odwrócę się Wam i pokażę, jak to wszystko razem wygląda. Zrobiłam sobie włosy właśnie ten kok na bok w stylu bananowym i to tak wygląda. A czekajcie, do tego nałożę kurtkę swoją. Mówię, teraz jeszcze jest w miarę ciepło, ale później nigdy nie wiadomo. Ta kurtka do wszystkiego pasuje generalnie. I oczywiście swoją torebkę, którą mogę wziąć albo w ten sposób, albo po prostu przewiozę ją przez ramię, jak będziemy gdzieś iść do jakiegoś klubu albo gdzieś takiego drinka. Słuchajcie, życzę Wam bardzo miłego weekendu. Nie weekendu, tylko tygodnia. I trzymajcie się i buziaki. Mua. Sorry, że Wam narobiłam smaka i świnka pewnie w momencie, ale naprawdę polecam tę pizzerię i do zobaczenia, co się nie słucha.